Ostatnio na kanale test.hpl mieliśmy możliwość zapoznania się z flagowcami produkowanymi przez najbardziej znamienitych producentów znajdujących się na rynku, a dzisiaj trafia w moje ręce dzięki uprzejmości firmy Overmax prawdziwy budżetowiec i to można powiedzieć, że jest to mega budżetowiec. Telefon ten kosztuje zaledwie w dzisiejszych moich poszukiwaniach znalazłem cenę oscylującą w okolicach 299 zł, czyli to jest naprawdę niezbyt wygórowana cena jak za telefon, a czy faktycznie dostajemy produkt godny uwagi, zaraz się przekonacie. Może rozpocznijmy tradycyjnie od zbadania zawartości pudełka. W pudełku znajduje się sam telefon, któremu przyjrzymy się za chwileczkę. Również w zestawie, czyli w każdym zestawie, nie tylko tym, który ja dostałem do testowania, ale w każdym zestawie znajduje się 5 obudów tylnych oraz 6, jak gdyby dodatkowa obudowa, którą się nakłada na tą tylną obudowę, gumowa, która będzie nam zabezpieczała ewentualnie ten telefon. Tak właśnie, nie jest to błąd, dostajemy 5 tyłów. Słuchajcie, ja ostatnio około 300 zł właśnie płaciłem za okładkę do Samsunga Galaxy S5, która umożliwiała mi ładowanie bezprzewodowo. Tutaj za te 300 zł otrzymujemy telefon, 5 obudów plus dodatkowe zabezpieczenie. Co jeszcze w zestawie? Jeszcze w zestawie znajdziemy słuchawki, a tak naprawdę zestaw słuchawkowy, który będzie nam umożliwiał słuchanie muzyki oraz prowadzenie konwersacji przez mikrofon, który znajduje się w pilocie. Otrzymujemy zasilacz, oczywiście otrzymujemy kabel USB. Również w zestawie znajduje się bateria, jedna bateria o pojemności 1750 mAh, dokumentacja oraz dla wszystkich osób, które trwożą się tym, żeby nie porysować swojego ekranu, jest również folia zabezpieczająca. Na telefonie fabrycznie jest naklejona folia z informacjami, co znajduje się, jakie parametry ma telefon. Tą folię musimy zdjąć, żeby używać telefonu, ale możemy sobie nakleić na ekran właśnie tą folię zabezpieczającą, która jest w zestawie. Co na początku rzuciło mi się w oczy? Przede wszystkim mi się rzuciła w oczy waga tego telefonu i niewielki rozmiar. Jak wiecie, ostatnio badałem wszystkie duże flagowce. Czekam na Note'a 4, ostatnim telefonem to był iPhone 6 Plus i teraz z tego iPhone'a właśnie przechodzę na ten telefonik, który jest wyjątkowo mały, wyjątkowo lekki, bo jak widzicie, jest on wykonany z plastiku. No trudno się spodziewać, nie wiadomo jakich materiałów po telefonie, który kosztuje niespełna 300 zł. Na początku kilka słów o tym, co jest sercem, co jest wnętrzem tego telefonu. Telefon, słuchajcie, napędza procesor 4-rdzeniowy, 4 rdzenie po 1,3 GHz, procesor MTK6582M. Telefon wyposażony jest w RAM o pojemności tylko niestety 512 MB, tak więc RAMu jest dość niewiele. Pamięć wewnętrzna również jest niewielka, 4 GB. Na szczęście mamy opcję dołożenia pamięci wewnętrznej za pośrednictwem karty SD i o kolejne 32 GB możemy ten telefon rozszerzyć. Nie zabrakło modułu Wi-Fi w paśmie 2,4 GHz oraz GPS-a. Ekranem tego urządzenia jest to ekran o przekątnej 4 cale, czyli jest to mały telefon o rozdzielczości 800x480. Tak naprawdę ta rozdzielczość już jest w miarę akceptowalna przy tym rozmiarze i mnie przynajmniej nie powodowała jakiejś dysfunkcji, jakiegoś złego odbioru tego, co na tym wyświetlaczu jest wyświetlane. W miarę dobre kąty widzenia. Naprawdę nie jest źle, jak cały czas Wam powtarzam, telefon budżetowy. Oprócz tego, że otrzymujemy dość bogaty pakiet akcesoriów, również w tym telefonie możemy umieścić dwie karty SIM. Jest to wersja Dual SIM i z tego, co producent opisuje, również będzie on współpracował z siecią Aero 2. Ja akurat nie mam swojej karty, bo gdzieś ją posiałem, nie miałem tego jak sprawdzić, ale z danych znajdujących się na stronie producenta taką informację zasięgnąłem. Jeżeli byście to zweryfikowali, to piszcie w komentarzu. Słuchajcie, również ten telefon jest wyposażony w aparat fotograficzny o rozdzielczości 8 megapikseli. Można by powiedzieć, że to jest 8 megapikseli, takie jak w najnowszym iPhone'ie. Niestety to jest trochę inne mega 8 pikseli. Tak naprawdę 8 megapikseli jest może i to samo, ale czułość tego aparatu i jakość tej optyki zastosowanej nie jest najwyższa. Aparat ten jest uzupełniony o diodę LED flash, która będzie nam służyła do podświetlania zdjęć wykonywanych w trudnych warunkach oświetleniowych. Na przodzie tego telefonu mamy dodatkową kamerę
kamerę o rozdzielczości 0,3 megapiksela. Dość niewiele, ale jest. Cały dzień poświęciłem na zabawę tym urządzeniem. Trochę z niepokojem je uruchamiałem, bo no, jak widzicie, nie jest zbyt wiele pamięci. Procesor może też nie jest jakiś wyśrubowany, ale okazało się, że jak najbardziej do tych zadań, do którego go używałem, czyli do odtwarzania filmów w pełnej rozdzielczości Full HD. Wiadomo, że filmy muszą być zeskalowane, bo nie mamy wyświetlacza Full HD, jak najbardziej się nadaje, bez najmniejszych problemów, bez zająknięć te filmy odtwarza. Muzykę również odtwarza bez najmniejszych problemów. O dziwo, głośnik wbudowany, pomimo tego, że jest umiejscowiony beznadziejnie, bo na tylnej części urządzenia to gra wystarczająco głośno i w miarę bez zniekształceń, tak więc jak na ten przedział cenowy, myślę, że jest więcej niż dobrze, jeśli chodzi o ten głośnik. Również postanowiłem powchodzić na kilka różnych stron internetowych, zobaczyć, czy tutaj ten proces nie jest w jakikolwiek sposób zaburzony, ale również no, zostałem zaskoczony tym, że działa to naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Telefon jest wyposażony w Androida 4.4. I co ciekawe, również w tym telefonie po podłączeniu tego zestawu głośno mówiącego możemy korzystać z radia FM. Wiele osób zawsze zwraca na to uwagę, czy urządzenie jest wyposażone w ten odbiornik klasyczny, można by powiedzieć. I tutaj taki odbiornik jest wmontowany. Jeśli chodzi o wydajność, taką w tych aspektach, o których Wam mówiłem, nie napotkałem na trudności. Generalnie troszeczkę telefon się grzeje w momencie, kiedy na przykład dość długo oglądałem film, czułem, że jest wydzielane ciepło. Postanowiłem również uruchomić benchmark, program, którym zazwyczaj testuję telefony. Jest to AnTuTu Benchmark i uzyskał ten telefon wynik 18467. Z benchmarku zdecydowanie wynika, że nie jest to tytan wydajności, ale tak jak Wam powiedziałem, w normalnym użytkowaniu nie ma najmniejszego problemu. Jest troszkę oprogramowania preinstalowanego na ten telefon. Na szczęście wiele z tych elementów, których akurat nie mielibyśmy ochoty korzystać, możemy odinstalować, nie stanowi to żadnego problemu. Również no, postanowiłem poinstalować trochę aplikacji i też z tym problemów nie było. Co do wydajności na baterii, nie odpowiem Wam, bo tutaj trzeba by było zrobić dość intensywne testy przez dłuższy okres czasu, dlatego zachęcam wszystkie osoby, które wyposażą się w to urządzenie, żeby na tą okoliczność dodały komentarz i opisały, jakie one mają doświadczenia z pojemnością baterii w tym telefonie. Zachęcam wszystkich również do komentowania, odnieście się do tego, co jest w zestawie. Chciałbym, żeby producenci markowych urządzeń nas tak rozpieszczali, jak ci, którzy tutaj postanowili aż dodać nam 5 dodatkowych obudów. To by było bardzo fajne, żeby więcej elementów wyposażenia pojawiało się również we flagowych produktach.